Chicago to miasto, które ma dość bogatą historię, jeśli chodzi o przestępczość zorganizowaną. Można tu śmiało wspomnieć takiego człowieka jak Al Capone, który przeniósł się do tego miasta w celu poszukiwania zarobku i kręcenia tych mniej legalnych interesów. Warto również zacząć od tego, że w tym mieście większość przestępstw, głównie tych bardziej brutalnych, czyli morderstw, pozostaje nierozwiązana i już nawet nie chodzi o to, że policja nie daje sobie rady, tylko o to, że przestępczość jest tam tak wielka i dobrze zorganizowana, nawet dziś wśród gangów ulicznych. Takim najpopularniejszym konfliktem wśród raperów z Chicago jest Black Disciples kontra Gangster Disciples, czyli w skrócie BD kontra GD. Mimo tego, że powiedziałem, że to konflikt wśród raperów, to nie tyczy się to tylko ich, gdyż są to dwa pełnoprawne gangi, które działają na terenie Chicago, a ich celem nie jest wpływ w sprawie, nie wiem, handlu czy innych nielegalnych interesów. Im zależy jedynie na tym, żeby toczyć ze sobą wojnę, a nieraz słyszy się, że w tak zwanym Chiraku, czyli najniebezpieczniejszej części Chicago, dochodzi do morderstwa przez gangsterskie porachunki. Witam was bardzo serdecznie. Przed filmem prosiłbym was jeszcze o zostawienie łapki w górę, suba z dzwonkiem oraz komentarza, żeby po prostu ten zasięg był coraz większy. No i myślę, że bez przedłużania możemy sobie zaczynać. Ostatnio coraz więcej słyszy się o tym, jaki wpływ na kulturę rapu mają gangi i ich działalność na życie raperów i nie tylko. Sprawa ma się na tyle nieciekawie, że wielu z nich odchodzi zbyt szybko z tego świata, często przez ich wypowiedziane słowa lub po prostu bycie w innym secie. Jednym z przykładów tego, jak zaczęła się popularna sprawa z FBG Duckiem, czyli raperem, który, jak sam wspomniał, nie miał szacunku dla swoich wrogów i okazywał to w każdy możliwy sposób, czy to przez różne distraki, czy inne sposoby, o których czasem warto nie wspominać. Generalnie duża część owych konfliktów rozgrywa się w internecie, gdzie często dochodzi do wyzywania zmarłych osób i innych członków rodziny. Jedną z bardziej głośnych spraw Chiraku była śmierć Nuskiego, czyli kuzyna Lilderka, która nie dość, że przysporzyła raperowi kolejnych zmartwień, to dodatkowo dała kolejny powód do dysrespektowania go przez oponentów. Wykorzystał to również FBG Duck, który nagrał taki diss, gdzie używa słów Smoking Nuski, co oznacza oczywiście brak szacunku do zmarłej osoby, ale również dla samego Derka. Wszystkie sprawy potęgowały jeszcze konflikty rozpoczęte już wcześniej, czyli nawet w 2011 roku, gdy został zamordowany Tuka, czyli jeden z najbliższych przyjaciół Daka. Zresztą w tekstach King Vona, czyli gościa z Oblaku, słychać było mnóstwo nawiązań i sformułowań obrażających zmarłego Tuka. Dla osób niewtajemniczonych w dzielnicy Chicago powiem, że Oblak to jedno z bardziej, jak i najbardziej niebezpiecznych miejsc w mieście. Dzieją się tam różne rzeczy, a sama fraza przeszła już do historii jako miejsce porównywane do getta tamtejszej ludności. Jest to po prostu dzielnica bogata w przemoc, aktywność gangów i patologię, która wpływa na tamtejszą młodzież i dzieci, które później idą w ślady starszych lub uwalniają się z tego środowiska. Zresztą, co ciekawe, pochodzi stamtąd Michelle Obama, czyli żona przeszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wracając jeszcze do sprawy FBG Ducka, to został on zamordowany 4 sierpnia 2020 roku, niedługo później jak nagrał ten track. W samym refrenie zdążył on obrazić już m.in. King Vona, czyli jak dobrze wiemy, najlepszego kumpla i można powiedzieć brata Lilderka. Sytuacja była na tyle napięta, że wszyscy mogli wyczuć to w powietrzu, a nawet fani ostrzegali Ducka przed tym, że napina on strunę już o wiele za mocno. Wspomniał on, że nie zamierza opuścić Chicago i zostanie tutaj na zawsze, mimo tego, że wie ilu ma wrogów. Skończyło się tak, jak mówiłem wcześniej, jego zamordowaniem 4 sierpnia 2020 roku w centrum Chicago przy alei z luksusowymi sklepami, a właściwie Oak Street. Podczas gdy FBG Duck wraz ze swoją kobietą robili niemałe zakupy, nieopodal zaparkowały dwa pojazdy, z których wysiadło 4 gości. Sytuacja oczywiście zakończyła się strzelaniną, a według świadków padło 17 strzałów, z czego 3 trafiły w samego rapera. I mimo tego, że było to o godzinie 15.26, podkreślam 15.26, to sprawcy do dziś nie zostali złapani, a jest na ten temat stale wiele teorii spiskowych, przy czym jedna mówi właśnie o tym, że to Lilderk z ekipą postanowili zakończyć żywot Ducka po tym, jak pozwalał sobie na zbyt wiele. Świadkowie wspomnieli, że jedyne co słyszeli, to jakby ktoś strzelał z karabinu, po czym nastała cisza i słychać było tylko krzyki dwóch poszkodowanych osób, lecz nie Ducka, który niestety zginął na miejscu. Ta sytuacja ukazuje, jak bardzo chore są te porachunki, a ci ludzie nie zwracają uwagi na to, czy jesteś sam czy nie. Oni po prostu mają jeden cel i zrobią wszystko, żeby go ziścić. Sytuacja jest naprawdę przerażająca, a sam Derk po owej akcji napisał takiego tweeta. Oczywiście odnosi się on do jego kuzyna, którego obraził wielokrotnie sam Duck. Po śmierci rapera widniały również takie Insta Stories, więc odpowiedzcie sobie sami, jak wielką nienawiść i brak szacunku mają w sobie ci ludzie. Jest to po prostu inny wymiar i pewnie wielu z was sobie tego nie wyobrażam. Uwierzcie mi, że ja też mam z tym naprawdę spory problem. King Von to kolejna osoba z Chicago, która niedawno odeszła z tego świata. Nie powiem, że nie, bo wstrząsnęło to mną najmocniej, głównie przez to, że nasłuchałem się jego muzyki naprawdę
naprawdę sporo i zdążyłem powiedzieć sobie, że kiedyś zostanie on legendą z O-Bloku, która pomogła tamtejszej ludności i zyskała naprawdę wiele w postaci sukcesu muzycznego. Niestety 6 listopada 2020 roku został on zamordowany obok jednego z klubów w Atlancie przez kumpla Quando Rondo, czyli rapera, z którym miał niemały zatarg. Wideo z tego wydarzenia macie w opisie, możecie sobie sprawdzić, gdyż nie chcę tutaj ryzykować, a sytuacja wyglądała w następujący sposób. Von dostał info od jego kumpla, że obok znajduje się Quando Rondo i jego ekipa, po czym bez zastanowienia wysiadł z auta i poszedł w jego stronę. Bez wahania podniósł na niego rękę i uderzył Quando, po czym rozpoczęła się wielka jatka, a sam Von został postrzelony i zaczął powoli konać na ulicy. Dzień później policja schwytała Lil Tima, czyli kolegę Quando Rondo, który był odpowiedzialny za te zbrodnie. Sytuacja była jasna, gdyż nie był tam zamaskowany, a wszystko zostało nagrane na kamerach, więc nie ma tutaj żadnego sporu. Mimo że ten konflikt wychodził już poza Chicago, to warto o nim wspomnieć, dlatego że po pierwsze Von był istotną personą dla chicagowskiego drillu, a po drugie będzie to nawiązanie do kolejnej sytuacji, o której chciałbym dzisiaj wspomnieć. Chodzi tutaj o Chief Keefa, który jest twórcą hitu Love Sosa. Na pewno nie słyszeliście, jeśli nie, to sprawdźcie koniecznie link w opisie. Jest to generalnie przynajmniej moim zdaniem jeden z ojców trapu na scenie amerykańskiej, a szczególnie w Chicago, gdzie się wychował, lecz po zdobyciu większej kasy postanowił przeprowadzić się do LA, z dala od tego gangsterskiego życia i uczucia, że w każdej chwili może dostać kulkę na ulicy. Po prostu posłuchał się odpowiednich ludzi i zrobił to, co uważał za najlepsze, natomiast nie miał on już raczej powrotu do Chicago, gdyż ludność na O-Bloku nie otrzymywała od niego pomocy, tak jak robił to wcześniej wspomniany Von. King Von po zarobieniu pierwszych pieniędzy bez wahania postanowił rozdać je wśród lokalnej społeczności i swoich przyjaciół. Został on również na miejscu, w Chicago, i mimo iż był on cały czas w trasie, to nie zmieniał miejsca zamieszkania pomimo zdobycia pieniędzy. Wydaje się, że to właśnie doceniła najbardziej społeczność, która za każdym razem dziękowała Vonowi. Chief Keef żyje sobie natomiast spokojnie w LA, z dala od tego wszystkiego, a z Vonem sytuacja rozwiązała się niestety w taki, a nie inny sposób. Stąd też moja i nie tylko moja myśl, że to miasto to jedynie kłopoty. Jeśli zarobisz tam kasę i masz szansę stamtąd wyjechać, to po prostu to zrób. Gość, który tak postąpił, żyje sobie dzisiaj na naprawdę wysokim poziomie, a ludzie, którzy dalej tam zostaną, po prostu giną. Ciekawi mnie, co będzie dalej z Lil Durkiem, który nie wydaje się uciekać z Chicago. Zresztą, co ja mówię. Gość na pewno tego nie zrobi, patrząc na jego charakter i miłość do tego miasta, ale jest on jednym z niewielu raperów, którzy przetrwali tam najdłużej. Mam nadzieję, że kiedyś skończy się ta bezcelowa wojna w Chicago i każdy zrozumie, że to nie niesie za sobą nic poza śmiercią, bólem i rozpaczą, która występuje nie tylko wśród rodziny raperów, ale również wśród wielu fanów. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem oraz komentarz, po prostu doceńcie moją pracę, gdyż włożyłem w to wiele serca. Myślę, że będę niedługo robił więcej takich materiałów, także podobnego spodziewajcie się za tydzień. W piątek pewnie wróci jakiś taki luźniejszy materiał, także trzymajcie się i do zobaczyska w piątek o godzinie 17:00.